Witam serdecznie w Święta, Święta Show. W programie, w którym na nowo odkryjecie magię świąt. A dzisiaj mamy 4 grudnia, czyli Barbórkę, czyli Święto Górników. A co się kojarzy z górnictwem i z kopalniami? Może gra, która kopalnię ma w nazwie? Tak, moi drodzy, dokładnie, zgadliście. Dzisiaj Minecraft. Musimy zbudować coś świętecznego. I drzewko. Drzewko. Musimy zrobić to pod presją czasu. I budujemy choinkę, tak? Mamy pół godziny na zbudowanie. Czy nie chcemy choinki? Co chcecie zbudować? Możemy zrobić, ale taką dupną choinkę. No. Najpierw musimy zrobić trzonek. Super, jest dzień. Mamy, jak widzimy, cały dzień. Bo dopiero świt wstał na zrobienie super choinki. Ja już powiem wam, że postawiłem trzonek. Trzonek postawiłeś, tak. I teraz... Ale ma być okrągły, czy jaki ma być? Nie no, trzonek zawsze jest taki krzyżyk, ale mógł być chyba troszkę dłuższy. To wygląda jak choinka. Bo faktycznie ona jest zbudowana z desek, a ona powinna być pniem. Dobra, czekaj. No. To jest ta. Wiecie co, ja nigdy nie miałem prawdziwej choinki. Knatu, czym jest dla ciebie Barbórka? Dniem wolnym od pracy. I ekstra wypłatą? No i dodatkowa wypłata też jest akurat. Wiesz, tam jest duże odkładanie na tą Barbórkę, tak naprawdę byśmy ją dostali. Poza tym, jak jest teraz taki ten czas barburkowy, no, to zazwyczaj dwie najbliższe wypłaty są tak słabe, tak Panie, ja przepraszam, że tak jem na wizynie, ale kebab... Mamy pień, a przynajmniej początek pnia. Jak wysoko się da zbudować? Chyba nie ma limitu. To jest limit, tak? No. To jeszcze na gwiazdkę trzeba trochę, nie? Tak, no to trzeba być usunąć, ale żeby mieć przynajmniej ten, nie? 2, 3, 4, 5, 6... 32 mam usunięte. Dobra. Ponad chmurami jesteśmy. No. Oh yeah. Dobra, to ja bym tutaj już zrobił ten... Robić tą gwiazdkę, czy ja mam tam już dalej robić? Bo ja teraz robię. Stoję i się przyglądam. O, ja widzę, że już pierwsze listki idą. Tak. O kur... No nie, mówię ci, Adam, nie rób na całą szerokość, bo to jest ten, to jest... Bez sensu. Złe. Tak, bo to za dużo czasu zajmuje takie wyliczanie. Musisz po prostu... dać się ponieść magii świąt. Myślisz, że drzewa rosną idealnie symetrycznie? Mylisz się. Zostało nam 17 minut. To, tak. będzie najlepsza choinka, zobaczysz. To będzie złe. No, cudowne, piękne drzewko. Czy Aidena słychać? Kogo słychać? Aidena, kota. Czemu nazwałeś go z gry? Bo mi się imię podobało. Ale ta gra była słaba. Nie była taka słaba. Słaba była. Coś ewidentnie poszło tu nie tak z tą choinką. Nie, ona jest idealna. Nie mów, jeszcze nie patrz na nią, tylko buduj. Kto ci pozwolił patrzeć? Nie można patrzeć, święta są. Zniszczysz niespodziankę. Kto tam na dole stoi i nic nie robi? Ja, szukam przedmiotu. Arku, szefie! O, w taki sposób pracujesz, Gazno, tak? Kablujesz na swoich kompanów. Tak. Zrobię popkę i ona jest wspaniała. O Jezu. Ja po prostu się boję, jak Jarek się oddali i to zobaczy. I dobrze. Ej, tak zostało 5 minut. Jezu, to nie wygląda jak choinka. Ej, róbcie już ozdoby. No ja na samym dole zrobiłem jakieś ozdoby. Dobra. Popek, wygląda to strasznie. Ja robię łańcuchy. Damn, jeden poziom jest mniejszy, drugi jest większy. Tak, no, tak wyglądają prawdziwe drzewa, a nie jakieś sztuki. Stary, ja miałem tą choinkę w zeszłym roku. Tak to nie wygląda. No. Ja będę robił te, żeby świeciło. Prawie mi to tu nie wyszły te łańcuchy, ale... Nie żeby ta choinka wyszła. Panowie, musimy to kończyć powoli, już jesteśmy po czasie. Ta święta zawsze jeszcze raz, Boże. Kurde, szybko, szybko, jak się robi. Jak lampki, no po prostu po skosie do góry, nie? Ale szczerze, jakbyśmy upierdolili wysokość do poniżej chmur, aha, to by to dużo lepiej wyglądało. Jarku, uratuj święta, jeszcze możesz. Jeszcze nie jest za późno. Jeśli coś gnije, to trzeba odciąć. Nie, jest dobrze, nic nie gnije. Ja zrobiłem gwiazdę, jest zajebista. Coś z twoim poczuciem estetyki jest nie tak, ewidentnie. Dlaczego cię pracodawca jeszcze nie wyrzucił z pracy? Chodźmy pomóc bombki robić dalej. To
mnie jeszcze jeden został kołek. My to jesteśmy artysty. Patrz, ktoś odczekał czas w więzieniu, jest już wolny. Tak, w święta cuda się zdarzają. Myślę, to święta. Jarek pilnuje pracowników, by pracowali. Prawdziwy święty Mikołaj. Ale ja dalej twierdzę, że jakbyśmy odcięli. To byłaby taka biedna choinka, taką, kto każdy umie zrobić. A teraz możemy słuchać, zrobiliśmy najwyższą możliwą choinkę w Minecrafcie. Jak tej choinkę stroisz? Jakie kolory? Wszystkie. Uważnie? No, ja nie lubię takich monochromatycznych, że cała choinka uwielbiam niebieska. Biały, na przykład biały, czerwony i złoty. Ej, tak stroją, ale ja też zazwyczaj kolorowo. No, ja wolę, jak jest taka pstrokata. Właśnie nie lubię tego, a wiem, że dużo ludzi tak robi, że na przykład cała choinka jest niebieska, nie? I wszystko jest niebieskie, srebrne i tylko te odcienie. Co to za penisty tutaj w ogóle? Dobra, myślę, że możemy już skończyć. Jest wschód słońca. A gwiazdka? No zrobiłem przecież, ale trzeba z odpowiedniego kąta na nią spojrzeć. To jest odpowiedni kąt. Jarku, gdzie jest ten kąt, pod którym wygląda jak gwiazdka? Nie wiem, czy jesteście niżej, wyżej. Jak dla mnie to wygląda jak chłopek, który się poślizgnął. Aż miłe skopryziało. Czy to jest ta magia świąt? Tak, to są święta. Chyba ją właśnie poczułem. I od samego dołu, czy od góry? Nie podpalaj jej. No, to ma zostać. To jest idealne, by tak stanąć teraz tu i zobaczyć na piękno tej chłopki. Wiecie co, ja mam jeszcze w opcjach Clouds Off. To co, gdzie mam iść? No, jeszcze? No i do mnie chodźcie, bliżej do mnie, bo tu jest dużo miejsca. Chodźcie do mnie. Jeszcze jednej rzeczy nam brakuje. Postawcie ktoś tak, żeby świeciło na najlepsza choinka z tyłu. O, dobra, już, starczy. Zasłaniają się wszyscy, to jest idealne grupowe zdjęcie. Dziękuję wam wszystkim za to, że obserwowaliście nasze zmagania z Minecraftem. Było cudownie, zrobiliśmy najpiękniejszą choinkę jaką można, najwyższą jaką można. Te święta naprawdę potrafią być magiczne, co nie martwi. No, to dzięki i do następnego razu. Cześć! Cześć! I to by było na tyle. Dziękujemy, że byliście z nami w kolejnym odcinku Święta Show, programu, dzięki któremu i wy odkryjecie magię świąt na nowo. Jeżeli chcecie nas obserwować, możecie zasubskrybować jeden z naszych kanałów, które pojawią się gdzieś tutaj na ekranie. Możecie również zostawić komentarz, a my odpowiemy na niego w Q&A pod koniec sezonu. To znaczy, chyba że będzie kilka takich samych pytań, to wtedy odpowiemy na jedno. Ale jeżeli chcecie zadać nam pytanie, to proszę bardzo. I to by było na tyle. Trzymajcie się ciepło i życzę wam wesołych świąt.